No powiem szczerze, mam wątpliwość. Ja bym powiedział, że raczej nie, dlatego że znam sporo yokai i w ogóle istot duchowych, które przybierają formę orbów i przybierają formę kulek i nie tylko, a które nie są duszami i ciałami astralnymi. Natomiast paradoks polega na tym, że równolegle dusze i ciała duchowe mają tendencję do przybierania kształtu również takiego okrągłego, ale zazwyczaj z takim ogonkiem, co przypomina bardziej chmurkę albo taką subtelną falę, mgiełkę, tak jak coś w rodzaju na przykład bałwana na falach wzburzonych na morzu. To jest o tyle łatwo zauważyć, znaczy to jest dużo łatwiej zrozumieć w momencie, kiedy zaczyna się rozumieć, czy sens niektórych tańców rytualnych i narzędzi używanych w tańcach rytualnych, chociażby wachlarza.